Cześć, z tej strony pan Belfer. Serdecznie zachęcam Cię do wysłuchania tego krótkiego materiału, który powstał we współpracy z firmą Amazon, a dowiesz się z niego, w jaki sposób wygląda dzisiaj praca informatyka. Jest to seria Hour of Code z Amazon Development Center, a dziś moim gościem będzie Robert, który opowie nam o tym, jak to jest kierować pracą 250 informatyków, wymyślać nowe produkty, jakimi produktami się zajmują, co tworzą i gdzie możemy widzieć efekty ich pracy. Wspominamy też czasy starych komputerów i kręcenia śrubokrętem w magnetofonie. Posłuchajcie. Cześć. Słuchaj, czy możesz przedstawić się naszym widzom? Jasne, oczywiście. Mam na imię Robert. Pracuję w firmie Amazon, a dokładnie w AWS-ie. AWS to jest taka część Amazona, która zajmuje się nowoczesnymi technologiami i generalnie wszystkim tym, co jest związane z komputerami, z programowaniem. No właśnie, wiesz co, nie ukrywam, że jak ja byłem w szkole podstawowej i mieliśmy takie pytania, kim chcielibyśmy być w przyszłości, to mieliśmy takie bardzo proste odpowiedzi, jak policjant, strażak czy pielęgniarka. I ja mam tutaj ściągę i tutaj są trudne słowa dotyczące tego twojej posady. Jej nie było wtedy, kiedy zaznaczyliśmy te ankiety, policja i tak dalej. Powiedz mi, jak nazywa się twoje stanowisko? Moje stanowisko nie ma chyba dobrej polskiej nazwy, więc użyję nazwę angielską. To się nazywa Senior Software Development Manager. A po polsku, jakby tak przetłumaczyć, to jest stary kierownik programistów. Brygadzista, jak to by było, tak? Tak, rozumiem, że kiedyś. No właśnie, słuchaj, czyli można powiedzieć, że zajmujesz się kierowaniem, znaczy kierujesz jakimś zespołem ludzi, którzy tworzą programy, kodują. Jak to wygląda? Czym się zajmujecie tak naprawdę? Tak, absolutnie. No jest to taki zespół, który zajmuje się z jednej strony przenoszeniem systemów różnych klientów, czy to są instytucje bankowe, finansowe, czy też pochodzące z przemysłu, przenoszeniem tych systemów do chmury. Teraz wszystko jest w chmurze, więc każdy chce w niej jakoś tam zaistnieć, więc ta moja grupa to jest około 250 osób. One zajmują się z jednej strony przygotowaniem tych systemów klienta, aby one mogły funkcjonować w chmurze nawet lepiej niż na infrastrukturze, która znajduje się u klienta w jego biurze czy w jego miejscu, gdzie wykonywana jest praca, ale także jakby jest znaczna część programistów, analityków, którzy zajmują się opracowywaniem narzędzi używanych do przeniesienia danych, a także aplikacji do chmury. I są to różnego rodzaju systemy, czasami są to bardzo stare systemy, które były napisane w COBOL-u albo w Fortranie i działały na takich komputerach, o których pewnie nie wszyscy wiedzą, to są komputery typu mainframe, ale też jest dużo oprogramowania, które jest oprogramowaniem, można powiedzieć, bardzo nowoczesnym, niemniej wymaga jakiejś modernizacji, wymaga udoskonaleń, żeby zadziałało w chmurze. I to jest Czyli można powiedzieć, że pośrednio, załóżmy, dzięki pracy twojej i twojego zespołu, dzisiaj ja mogę korzystać z mojej aplikacji bankowej w telefonie, która łączy te wszystkie dane i z tym, co przenieśliście, pobiera mi pieniądze z konta i mogę sobie zrobić zakupy zbliżeniowo. Częściowo pewnie to tak wygląda, prawda? Pytanie, to może być właśnie tak, że my jakoś maczaliśmy w tym walce, że na swoim telefonie komórkowym, bądź na swoim laptopie, czy na swoim tablecie, w tej chwili możesz wykonać tak zwaną wizytę w banku i tam zrobić wszystko to, co normalnie musiałbyś robić po prostu przesuwając się fizycznie do budynku, w którym mieści się bank. Tak, jest takie prawdopodobieństwo, że jakoś... Że gdzieś tam, no właśnie, ten kawałek waszej pracy tam jest. No właśnie, a powiedz mi, pod słowem waszej, jak sam powiedziałeś, jesteś kierownikiem, ustaliliśmy to w miarę, oczywiście to jest ogólnie spolszczona nazwa. Ile osób masz w swoim zespole? No, ile osób nadzorujesz? Tak jak wspomniałem wcześniej, w tej mojej grupie jest około 250 osób i ta grupa jest podzielona właśnie na dwie części. Jedna część to jest taka, gdzie są konsultanci, którzy prowadzą za rękę klienta na tej całej
podróży, od jak chcemy przenieść te nasze systemy, jak chcemy je zmienić, zmodernizować tak, żeby one funkcjonowały w chmurze. No a druga połowa, około 130 osób, to są te osoby, które pracują nad narzędziami automatyzującymi to przeniesienie, tak, żeby to udawało się w krótkim czasie. Nawet część tej mojej grupy ma taką nazwę przyspieszacz, a po angielsku to jest akcelerator. Grupa nazywa się Data Migration Accelerator, więc de facto zajmujemy się i przeniesieniem, ale także zrobieniem wszystkiego tego, co jest potrzebne, żeby to przeniesienie udało się szybko i sprawnie. No ale powiedz mi, te 250 osób pracuje w jednym biurze, czy to są ludzie z całego świata i komunikujecie się online? Jak to wygląda? Akurat mam takie szczęście w tej chwili, że gro zespołu jest w jednej strefie czasowej. Mamy pojedyncze osoby na przykład w Wielkiej Brytanii czy w Izraelu, ale tak szczęśliwie się składa, że w tej chwili udało nam się gro ludzi ściągnąć do Trójmiasta, do Gdańska. No, ze względu na sytuację z pandemią ta praca z biura jest ograniczona, mamy ograniczoną liczbę miejsc dla osób, które mogą być jednocześnie w biurze, więc mamy takie rotacje, kiedy ci, którzy chcą być w biurze, pracują z biura, a ci, którzy jeśli by przyszli, przekroczyliby liczbę osób, które mogą być w biurze, pracują po prostu z domu, z różnych miejsc w Polsce. Jasne. No dobra, a cofnijmy się do korzeni, wiesz co, bo jak to jest w twoim przypadku, jak to się zaczęło, że ty zainteresowałeś się właśnie tym tematem i związałeś z tym swoją przyszłość? Myślę, że to się zaczęło w jakiejś późnej podstawówce, bo był taki konkurs kiedyś bardzo dawno temu, w takich zamierzchłych czasach, kiedy były jeszcze takie śmieszne komputery jak Atari, Commodore i ZX Spectrum. Miałem, kręciłem śrubokręcikiem Commodore. I był taki konkurs ogłoszony w telewizji na wymyślenie słowa, którego iloczyn wag przypisanych do liter da milion. Czyli litera A, 1, B, 2 i tak dalej, przez cały alfabet z polskimi, z ogonkami i ze wszystkim. No i trzeba wymyślić takie słowo, które po wymnożeniu tych wszystkich wag da milion. No i ja sobie wymyśliłem, okej, to napiszę taki program, który będzie to liczył. No i udało mi się napisać program w Basicu, który generował losowo różne słowa. Problem był w tym, że konkurs polegał na tym, że słowo powinno mieć sens. I wygrało słowo zemzeć. Zemza to jest taka dolna część okrętu, gdzie znajdują się tam wszystkie rzeczy, które nie chcemy widzieć na okręcie. No i w jakimś tam przypadku zemzeć tworzyło ten milion. No i się niestety nie udało wygrać tego konkursu, ponieważ algorytmu na to, czy słowo ma sens, czy nie ma sens, nie byłem w stanie jeszcze napisać. Tak się zaczęła moja przygoda z komputerem. Z programowaniem. A kto cię tego nauczył? Przecież w tamtym czasie nadal to nie jest takie łatwe. W szkole się nie uczyło programowania. To jak tego się nauczyłeś? Tak, nauka programowania polegała na tym, że dostawało się pod choinkę komputer i się zastanawiało, co z nim zrobić. Potem dowiadywało się od jakiegoś kolegi albo koleżanki, że w polskim radiu puszczają programy komputerowe, czyli podłączało się magnetofon kasetowy, na tasiemkę, na kasetę nagrywało się program, sygnał, który po prostu był takim sygnałem, jakimś pomieszaniem szumów, bipów i takich innych rzeczy niezrozumiałych przez normalnego człowieka. No i potem się ten program wgrywało do swojego komputera i się patrzyło, o, jest jakiś listing i coś ten program rysuje. No i poprzez analizę programów i tego, co się tam dzieje w tych harmonogramach, człowiek się uczy. Było też jakieś czasopismo, chyba Bajtek albo coś takiego. Tak, też Bajtek można było zacząć się uczyć, a potem był taki słynny autor Jan B., Jan Bielecki, który wydawał różne fajne książki o Turbo Pascalu, o Basicu i tak dalej. Także tak to wyglądało. Faktycznie w szkole nie było lekcji informacji. One się pojawiły dużo, dużo później. Niesamowite. Ale powiedz mi, bo załapałeś tego bakcyla i jak wyglądała dalej twoja ścieżka edukacyjna, żeby cały czas iść z tą pasją, żeby się dalej motywować w rozwoju tej umiejętności programowania czy też kodowania?
To jest też trochę przypadek, bo w zasadzie moją wielką pasją w podstawówce była chemia i byłem jakimś tam laureatem jakiegoś konkursu ogromnego, regionalnego czy wojewódzkiego z chemii, a tak się zdarzyło w 8 klasie, że pani od chemii zachorowała i jakoś pan od fizyki wygrał, przejął mnie, wylądowałem w technikum elektronicznym w Olsztynie, no i potem tam w tym techniku też jakoś taka była dobra atmosfera, że nagle wybuchł ten jakby przemysł komputerowy, w sensie takim, że coraz więcej ludzi miało komputery, coraz fajniejsze rzeczy można było z tymi komputerami robić, no przede wszystkim grać, bo do tego komputery służyły. No i potem już po tej linii poszedłem na Politechnikę Gdańską i tam pracowałem nad symulacjami układów scalonych, też z wykorzystywaniem komputerów. I tak się to potoczyło, potem wylądowałem z własną działalnością gospodarczą też w okolicach pisania różnego rodzaju programów dla przedsiębiorstw i tak dalej, i tak dalej. No, a trochę przypadków, trochę. No ja myślę, że przede wszystkim pasji, wiesz, jakby myślę, że przede wszystkim pasji, jakby w umiejętności uczenia się czegoś, do czego nie ma instrukcji, bo programowanie przecież trochę na tym polega, że takich gotowych instrukcji nie ma, trzeba być bardzo kreatywnym. Jest przede wszystkim źródłem, musi być pasja, inaczej się tego nie da zrobić. Słuchaj, no właśnie, a teraz, bo nadajemy do młodych ludzi, którzy być może zastanawiają się nad tym i też pewnie grają w gry komputerowe i chcieliby stworzyć swój program, nieważne, czy to będzie gra komputerowa, czy być może jakaś aplikacja, która będzie potrzebna ludziom. Jak rozpocząć, jak ich zmotywować teraz, wiesz, w 2021 roku i patrząc odrobinę w przyszłość, co im warto powiedzieć, dlaczego to jest zawód przyszłości? Bo ja głęboko jestem przekonany, że to jest zawód przyszłości jak najbardziej, ale jakby co ty, który nadzoruje 250 osób, które podejmujesz decyzję, czy chcesz z nimi współpracować, czy nie na przykład i próbujesz ich zmotywować, jak, co powiesz młodym ludziom, dlaczego warto się tego uczyć i na co, uwaga, na co stawiać, żeby być w twoim zespole w przyszłości? Myślę, że motywacją do zainteresowania się informatyką jest to, jak możemy upraszczać nasze życie, które staje się coraz bardziej skomplikowane. I myślę, że fajną inspiracją mogłoby być to, aby sobie pod choinkę dostać na przykład urządzenie typu Alexa. Jest takie urządzenie, to jest taki inteligentny głośnik, który można bardzo prosto, bardzo łatwo oprogramować przez coś, co się nazywa Alexa Skill, Developer's Skill, Skills, czyli można własny, bardzo prosty, trywialny program napisać na Alexie, który będzie włączał, wyłączał światła, włączał, wyłączał radio, albo robił inne fajne automatyzacje. Nawet można nią sterować robota, jakimś robotem można włączyć z różnymi takimi prostymi platformami, które są używane do robotyki, do automatyzacji. I myślę, że to jest bardzo fajna przygoda, co do której młodych ludzi bym zachęcał, żeby poeksperymentować sobie, jak można sterować głosem, automatyzacją w domu, bądź jak można sterować głosem jakimiś prostymi urządzeniami i robotami. I myślę, że to jest fajna rzecz do wystartowania, do zainteresowania się, bo to jest takie coś bardzo łatwe do dotknięcia, to bardzo szybko działa, w ciągu dosłownie parunastu minut mamy efekt, gdzie Alexa coś robi zgodnie z naszą intencją. I to jest, myślę, taki pierwszy krok, do którego bym zachęcał. No ja tobie bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomniałeś mi czasy Commodore i ja nie stworzyłem żadnego programu niestety. Ja byłem tym, który grał w Gianni Sisters między innymi w tamtych czasach. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie i za poświęcony dla nas czas. Ja liczę, że być może któryś z naszych słuchaczy i też oglądaczy, że tak powiem, widzów, kiedyś być może trafi do ciebie, do twojego zespołu. Także Amazon poszukuje cały czas zdolnych, młodych ludzi, którzy niekoniecznie na wykształcenie, bo mi się wydaje, że też dostęp do wiedzy jest ogromny dzisiaj i nie trzeba być w klasie informatycznej. To jest bardzo ważne zaznaczenie. Nie trzeba być w klasie informatycznej, żeby zająć się informatyką tu i teraz, bo dostęp do wiedzy jest duży, a potem profesjonalizujecie się pewnie pod wpływem waszych zainteresowań, bo gałęzi w świecie programistów jest na pewno na tyle dużo, że każdy znajdzie coś dla siebie, prawda? Tak, ja jestem żywym przykładem na to, że nie trzeba być w klasie informatycznej, ponieważ ja zaczynałem, to po pierwsze klas informatycznych nie było, a po drugie rzeczywiście potem w toku i technikum, i
studiów. To nie były studia stricte informatyczne, ale koniec końców ta informatyka obejmuje tyle obszarów, tyle dziedzin życia, że każdy ma mniejszy lub większy kontakt z nią, więc warto na pewno się zainteresować. I do tego bym chętnie wszystkich bardzo mocno zachęcał. I tymi słowami dziękujemy bardzo za Twoje spotkanie, za spotkanie z Tobą. Do zobaczenia. Cześć. Trzymaj się. To była bardzo ciekawa rozmowa, prawda? Jeśli podoba Ci się ta seria Hour of Code z Amazon Development Center, to kliknij tą ikonkę i przejrzyj kolejne materiały, które powstały w jej ramach we współpracy z firmą Amazon. Dzięki nim poznasz pracę informatyków w 2021 roku, bo być może pasja kodowania to coś, co dopiero masz przed sobą, pasja programowania. Dobrze wiesz, że świat oparty jest o technologii. I te materiały, te filmy, te spotkania mają pomóc Ci zrozumieć, jak wygląda droga od pasji do realizowania jej w formie swojej przyszłości, swojego zawodu. No to co? Klikaj i słuchaj dalej. Możesz też oczywiście polecić. No i zasubskrybować. Jasne? No to do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.